słuchajcie, dwa bardzo różne modele dronów, a jednocześnie do siebie podobne. Którego wybrać? Skąd bierze się ta różnica cenowa? Jak wygląda faktycznie wartość w stosunku do pieniędzy? Z którego modelu będę bardziej zadowolony? W który powinienem zainwestować? Na te pytania postaram się odpowiedzieć dzisiaj. Pokażę Wam też porównanie pomiędzy tymi dronami i powiemy sobie, jak to wygląda w naszych warunkach, jeżeli chodzi o nasze polskie realia. Zapraszam Was do tego materiału. Zaczynamy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o przewagę Aira 3 nad Maviciem 3 Pro, myślę, że warto od tego zacząć, dlatego że ten model jest po prostu nowszy i ma kilka takich cech, które deklasują Mavica 3 Pro. Podstawowa sprawa jest taka, że ten dron jest przede wszystkim tańszy. Jest tańszy dość sporo. Na stronie DJI.com 2100 euro kontra 1100 euro, więc ta różnica jest naprawdę spora. Następna rzecz to jest transmisja, czyli DJI O4 już w tej chwili, tylko dwa drony mają, dwa modele tą transmisję. To jest właśnie Aira 3, a także Mini 4 Pro. Jeżeli chodzi o Mavica 3, mamy tutaj transmisję O3+. Następna rzecz, w której Aira 3 ma przewagę, to jest nowa aparatura DJI RC2, ta z 6 antenami. Ten kontroler jest lepszy pod kątem wydajności procesora, jeżeli chodzi o jakość pracy, responsywność i intuicyjną pracę jest lepszy. Poza tym ma większą pojemność dysku i można nagrywać bezpośrednio też w pamięć właśnie wbudowaną. Tutaj mamy O3+, w przypadku Mavica 3 Pro, ale trzeba wziąć pod uwagę, że współpraca z tym kontrolerem, ona nie do końca jest idealna. Ma takie swoje niuanse, gdzie możemy dostrzec fakt, że czasami nam się opóźnia, laguje przełączenia pomiędzy kamerami, tam też to trwa ze 2 sekundy i w kilku przypadkach tak jest właśnie, że nie pracuje nam się idealnie, tak jakbyśmy się spodziewali po dronie za ponad 10 tysięcy złotych. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o przewagę Aira 3 nad Maviciem 3 Pro, to są sprawy prawne, czyli przepisy w Unii Europejskiej. Mianowicie ten dron waży 720 gramów, ten waży 958. Te 230 kilka gramów to jest duża różnica, dlatego że Mavic 3 Pro przekracza nam już 900 gramów i na niego musimy mieć przynajmniej NSTS, ale także zgłaszać loty, które wykonujemy na przykład w CTR-ze, czego małymi dronami nie musimy robić. To jest dron, który ma klasę C1, to jest dron, który ma klasę C2 i na C2 już są większe obostrzenia, bo to jest masa powyżej 900 gramów. I teraz słuchajcie, to co tygrysy lubią najbardziej, czyli rzeczy flagowe, które są bardzo ważne. Jeżeli chodzi o Mavica 3 Pro, wiadomo, flagowy dron, który jest wyposażony w kamerę z matrycą 4/3, z dużą matrycą, ale też z regulacją przysłony. Tego nie ma w innych modelach. Oczywiście jest jeszcze Mavic 3 Classic sprzedawany obecnie, ale jeżeli chodzi o pozostałe modele, nie mamy tutaj regulacji przysłony i nie mamy tak dużej matrycy. Tutaj ta kamera podstawowa w 5K, fantastyczna kamera, 20-megapikselowa matryca 4/3 główna, ekwiwalent 24 mm, pozwala nam na osiągnięcie niesamowitych ujęć, jeżeli chodzi o zakres dynamiczny, plastykę, kolorystykę tych ujęć. No to jest najlepsza kamera w tej chwili, jeżeli chodzi o kompaktowe drony. Do tego mamy obiektyw trzykrotny zoom, 1:1/3 matryca i też mamy zoom 7-krotny, czyli matryca półcalowa. Przysłona odpowiednio przy głównym 2.8, przy trzykrotnym zoomie też 2.8 i przy zoomie tym 7-krotnym 3.4. I teraz co ciekawe, słuchajcie, bo wiadomo, że Hasselblad, czyli Mavic 3 Pro, to jest najlepszy dron, jaki możemy uzyskać w tej chwili za pieniądze. Jest naprawdę bardzo dobry, jeżeli chodzi o kompaktowy dron oczywiście. Fajną sprawą są też profile kolorystyczne. Tutaj dla głównej kamery mamy do wyboru 4 profile kolorystyczne, czyli mamy zarówno normalne, jak i HLG, mamy D-Log M i D-Log całkiem płaski. To jest największa gama kolorystyczna, jaką tutaj możemy osiągnąć. Rozdzielczość ponad 5K nawet. I co ciekawe, tutaj mamy bitrate 200 megabitów na sekundę, ale przy wersji Cine, tej bardziej profesjonalnej i rozbudowanej, mamy też Apple ProRes i tamte bitrate są naprawdę już na bardzo wysokim poziomie.
typu 2-3 tysiące megabitów na sekundę. Jeżeli chodzi o Era 3, on sobie daje radę, pomimo że matryca jest mniejsza, bo to jest matryca 1:1 cala, czyli podobna jak tutaj w przypadku trzykrotnego zoomu, ale tak czy inaczej ten dron jest naprawdę świetny. Dobrze sprawuje się zarówno po zmroku, jak i w ciągu dnia. Ma spory zakres dynamiczny, ładnie nagrywa nam też w trudnych warunkach oświetleniowych. Wiadomo, nie mamy tak dobrej kamery tej głównej, nie mamy zooma 7-krotnego, ale umówmy się, że głównie ten zoom 3-krotny jest stosowany, niekoniecznie 7-krotny, 7-krotny w zależności od tego, jakie mamy potrzeby. Więc wiadomo, że Mavic 3 Pro da nam na pewno więcej, ale Air 3 wcale nie ustępuje mu tak mocno, jak o tym świadczy cena. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, Air 3 ma naprawdę bardzo dużo funkcji rozbudowane, bo ma inteligentne tryby, takie jak Active Track, czy Spotlight, czy Point of Interest. Ma też waypointy, ma śledzenie właśnie 50 klatkach na sekundę przy 4K, czyli spore możliwości i dużo jesteśmy w stanie wyciągnąć. Sensory ma bardzo podobne, te kamery przednie, jak i te kamery z tyłu. Tu wiadomo, że w Mavicu 3 Pro już więcej rzeczy możemy, nawet po aktualizacjach. Na przykład możemy sobie pozwolić na loty bardzo niskie, tuż nad powierzchnią Ziemi i te sensory są w tym momencie wyłączone dolne, więc na pewno możliwości są szersze, ale mimo wszystko do standardowego używania, takiego jak filmowanie, czy fotografia, czy inteligentne tryby, to ten dron wystarcza. I on też jest ciekawszy pod kątem podróżowania, dlatego że jest lżejszy, lepiej nam siedzi w plecaku, mniej waży, akumulatory są lżejsze. No i wiadomo, 230 gramów na samą maszynę w powietrzu to jest naprawdę sporo. Tutaj bardzo fajna sprawa, możemy porównać, jak wyglądają osłony. Ta osłona z Mavica 3 Pro wygląda jak kaganiec, jak taka lonża czy uprząż Hannibala Lectera. Natomiast w przypadku Era 3 już zostało to w tym momencie uproszczone. Jest to element z tworzywa przeźroczystego, który zakładamy zarówno na kamerę, gimbala i na czujniki. Ona nie siedzi idealnie i wielokrotnie, jak wkładałem do torby, to faktycznie ta osłona spadała. Już w tym modelu Mini 4 Pro jest to lepiej wykonane, ale tutaj widać, że ona nie dochodzi idealnie. Tak sobie siedzi. Ja nie jestem w 100% zadowolony z tej osłony, szczególnie jeżeli ją wkładamy do torby. Tutaj widać, jak to nie dolega na przykład. Nie jest to idealnie dopasowana osłona. Jeżeli chodzi o akumulatory, mamy tutaj akumulatory 4S o napięciu 4S i co ciekawe, że pojemność jest większa dla Mavica 3 Pro, 5000 mAh, w przypadku Era 4200 mniej więcej 4300 mAh. Masą jest wyraźnie cięższy ten z Mavica 3, ale tak czy inaczej to też jest bardzo dobre rozwiązanie i nawet przy tej masie 720 gramów ten akumulator wystarcza na dłuższy lot, bo około nawet 46 minut. Jeżeli chodzi o hub do ładowania, czyli tą ładowarkę, faktycznie Air 3 ma ją lepszą i mamy tutaj system, który pozwala nam na transfer energii z dwóch akumulatorów, które są słabiej naładowane, do akumulatora, który jest najlepiej naładowany. Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać jeden akumulator praktycznie naładowany na maksa, jak to jest możliwe, i jesteśmy w stanie odbyć najdłuższy teoretycznie lot czy najdłuższą misję. Jeżeli ci zależy na profesjonalnej jakości zarówno ujęć wideo, jak i zdjęć, to na pewno Mavic 3 Pro, ale myślę, że bardzo solidny, taki średni, solidny czy wysoki, solidny poziom Air 3 też reprezentuje i w zależności od tego, jakiego mamy klienta, tak możemy rozegrać sprawę, bo nie zawsze ta jakość musi być super, jeżeli mamy na przykład niższy budżet i nie musimy wydawać aż tak dużo na sesję. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny i że przynajmniej częściowo pokazałem te różnice. Oczywiście inaczej to wygląda, jak się ogląda recenzję, a inaczej to wygląda, kiedy użytkujemy tego drona na co dzień. Także faktycznie Air 3 ma sporą przewagę funkcjonalną, bo jest tańszy, sprytniejszy, ale jednak Mavic 3 Pro to jest maszyna już bardziej profesjonalna i nie ma się co czarować.
I teraz, jeżeli zaczynasz swoją przygodę z dronami, zapraszam Cię bardzo serdecznie do skorzystania z darmowego treningu online, który przygotowałem dla Ciebie, jak zrobić te pierwsze kroki z dronem. Tam dowiesz się, jaką taktykę obrać, jaki model wybrać dla siebie, jak rozwijać się w czasie. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Natomiast jeżeli masz ambitniejsze plany, chcesz wejść na poziom profesjonalny, chcesz cały czas podnosić poziom swoich ujęć, czy to zdjęć, czy filmów, zapraszam Cię bardzo serdecznie do Teamu 250 gramów szczęścia, gdzie mamy grupę motywacyjną, ale też rozwijamy się, dzielimy swoimi doświadczeniami na bieżąco. Jest to fantastyczna grupa ludzi, którzy chcą czegoś więcej. Wszystkiego dobrego, widzimy się w kolejnym epizodzie wkrótce. Do zobaczenia. Cześć!